Jestem noc. Prosto z kosmosu. A ja jestem dzień. Niech stanie się jasność. Co? Już dzień. Zaspałam. Magia dnia? Jestem gotowa do drogi. Która jest godzina? 7. Pośpię jeszcze parę minutek. Co? Minęła godzina. Jestem spóźniona. Czas na śniadanie. A jajko sadzone wygląda jak słońce. Pięknie pachnie. Smacznego. Jem na śniadanie jajko sadzone? Oczywiście moje jedzenie musi być doskonale czarne. Jajko wygląda jak zaćmienie księżyca. To wspaniały posiłek. Ale fajny dzień. Chcę więcej kolorów. Lubię nosić rozpuszczone włosy. Ale czegoś brakuje. Cześć, chmurko. Chodź tutaj. Śminka. Dziękuję. Pokryj pustą tubkę po pomadce akrylową farbą. Zrób przejście kolorów. Dodaj chmury i pokryj lakierem akrylowym. Zobaczmy. Jest niezła. Właśnie tego potrzebowałam. Muszę się wypięknić. Kolczyki są. Miałam gdzieś kosmetyki. Zajmie chwilę, żeby je znaleźć. O, mój kombinezon kosmiczny. Wszędzie go szukałam. Oto moja ulubiona kosmiczna szminka. Wyjmij balsam Eos z pojemnika. Rozpuść. Dodaj fioletowy barwnik spożywczy. I brokat do makijażu. Wlej z powrotem do pojemnika. Niech zastygnie w lodówce. Zrób półksiężyc używając drewnianego szpikulca. Wypełnij żółtym balsamem do ust. Wyrównaj powierzchnię. Pomaluj pojemnik na czarno. Użyj gąbeczki do stworzenia kosmicznego wzoru. Dodam nieco gwiezdnego pyłku na usta. Wyglądam świetnie! Prawie się spóźniłam. Dzień, nie przeszkadzaj w lekcji. Muszę poprawić makijaż. Gdzie jest moje ulubione lusterko? Błyszczę jak słońce. Odrysuj okrągłe lusterko na pergaminie. Dodaj promienie słoneczne. Pokryj pergamin klejem albo wazeliną. Użyj kleju na gorąco do stworzenia promieni słonecznych. Umieść na środku lusterko tyłem do góry. Pomaluj klejem na gorąco. Niech wyschnie. Stwórz teksturę. Pomaluj na czarno. Dodaj złote połyski, gdy wyschnie. Skąd bierze się to światło? Spłoniemy! Przestań świecić! O nie! Mam oparzenia słoneczne! Ups! Nie chciałam! Nauczycielce też się oberwało. Dzień, znowu to zrobiłaś! Noc ma ulubione dodatki. Grzebyk księżyc i kosmiczną szminkę. Wow. Półksiężycowy grzebyk idealnie pasuje do moich włosów. Zrób półksiężyc z modeliny. Piecz przez 20 minut w 100 stopniach. Niech zastygnie. Przyklej do grzebyka. Pomaluj na niebiesko.
Dodaj perłowo-srebrny odcień i dekoracyjne kamienie. A oto moja ulubiona szminka. Nie mogę bez niej żyć. Nieco gwieździstego połysku. Dodam też na powieki. Tak powinna wyglądać noc. Tajemniczo i z błyskiem. Wilkołaku, nie wyj tak głośno. Klaso, zaczynamy dziś nowy temat. Nauczycielka pomyliła lusterko ze wskaźnikiem. Używa tyle mowy ciała, że błyska po całej sali. To światło jest za jasne. Oślepia mnie. Promienie słońca, ale miło. O nie, jeden z promyków zaplątał się we włosy nauczycielki. Moje włosy, one płoną. Muszę to nagrać. Co? Moje płaczki! Tematem dzisiejszych zajęć jest gwieździste niebo. Zwróćcie uwagę na wielką niedźwiedzicę. To ciekawe! Nabiorę wilczka. Użyję magicznego wyglądu wampira. Kolejny laserowy wskaźnik? Światło! To się rusza! Muszę je złapać! Wampirze, znowu robisz sobie żarty? Chcesz się pobawić, wilkołaku? To zajmie wieczność. Mam, prawie się udało. To mój słoneczny notes. Oj, nic nie widzę. Długopis jest za jasny i nie zostawia śladu. Chyba poproszę noc o kredkę. Proszę. Teraz wszystko widzę. Przepraszam za spóźnienie. Oto mój piękny nocny zeszyt. Pomaluj stary notes na czarno. Stwórz gwieździste niebo srebrną farbą. Przyklej po środku łapacz snów. Dlaczego nic nie widać? No tak, czarnej kredki nie widać na czarnej stronicy. Zamienię się pisakiem z dniem. Od razu lepiej. Mam urodziny. Przyjęcie zaraz się zacznie. Wszyscy mają przyjść o 9:30. Nikogo nie ma. Gdzie oni są? Już 12:20. Chyba za wcześnie na przyjęcie. O, zaproszenie na nocne przyjęcie. Tak! Nocna impreza będzie świetna. Hej, piękna. Nie nudzisz się, co? Zróbmy sobie razem selfie. Czemu nie? Uśmiech? Super! Jak wyszły zdjęcia? Nie rozumiem. Gdzie wampir? Zapomniałam, że nie widać go na zdjęciach. Ale ja wyglądam świetnie. Cześć, dziewczyny. Cześć, przystojniaku. Wow. Widziałyście mojego Insta, prawda? Spójrzcie na te super fotki. To świetna kombinacja stylu i szyku. Ale nikogo tu nie ma. Nuda. Dokąd idziecie? O, to niesamowite. Prawdziwe nocne przyjęcie. Witaj dzień. Przyda ci się nieco brokatowego pyłku. Wow, błyszczę się. Pora na taniec. Nigdy nie sądziłam, że nocna impreza będzie taka fajna. Hej, poproszę o pakowanie popcornu. Co dzisiaj grają? Proszę bardzo, miłego seansu. Nie, nie podobają mi się te opcje. Zamienię noc z dniem. Proszę bardzo, od razu lepiej. Co powinnam zobaczyć? Noc w muzeum? Nocny pociąg? Dlaczego nie ma filmu na temat dnia? Dobrze, i tak pójdę do kina. Witaj. O, ale dużo światła. Jak mogę ci pomóc? Poproszę bilet i popcorn. Miłego seansu. Wow, to ciekawe. Ale czemu zgasili światła? To smutne. Noc postanowiła coś upichcić. Nieco sosu sojowego. O nie, ubrudziłam obrus. Ukryję plamę pod talerzem. O, co za okropna plama. Nic nie szkodzi. Zakryję ją majonezem.
Rozprowadzę po plamie. Super! Obrus znowu jest biały! Ale pycha! Skąd bierze się to światło? Noc, co ty tu robisz? Jem! Wyłącz światło w tej chwili! Dużo lepiej! Gdy jest ciemno, nie widać, że majonez jest taki biały! Kasjerka zasnęła! Czy naprawdę jest tak późno? Wybiorę moje ulubione jedzenie! Wszystko musi być czarne! Hej, obudź się! Daj mi spać! Dobrze, oby to wystarczyło! To za ciemne! To ma idealne opakowanie! To też wezmę! Dzień dobry! Przerwa na lunch! Wychodzę! Dobrze, pójdę do innego sklepu. Czarna kawa i kubek mleka. Pomieszałaś je! Kawa jest dla mnie, a mleko dla mnie. Zdrówko? Pycha! Podobał ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, kogo polubiłeś najbardziej. Dzień czy noc? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych śmiesznych filmików. Od trum trum!